witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. Na wstępie, jak zwykle tradycyjnie, słowo o naszym sponsorze. Z Działdowską Agencją Rozwoju dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom bez opłat i prowizji ze środków Unii Europejskiej rozwiniesz swój biznes, a dzięki bogatej ofercie edukacyjnej potencjał osobowy. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia bezpłatne kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, szkole branżowej drugiego stopnia, szkole policealnej, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a także podwyższenie swoich kwalifikacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na kursach językowych i szkoleniach z wielu dziedzin. Zdolną młodzież zachęcamy do aplikowania o stypendium w ramach prowadzonego przez nas już od 20 lat funduszu stypendialnego. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego. Baseball. Drużyna Yankeesów Działdowo rozegrała mecz towarzyski, a ich rywalem była drużyna NATO, złożona z amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce. Mimo prowadzenia przez Yankeesów 1-0, zwycięstwo odnieśli Amerykanie 3-1. Być może dojdzie jeszcze w tym miesiącu do meczu rewanżowego. Na Orliku w Starym Dłutowie odbył się sportowy piknik. Całe rodziny mogły rywalizować w wielu konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Było mnóstwo dobrej sportowej zabawy, a uczestników zagrzewało do walki wielu kibiców. Na imprezie obecny był burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Dłutowie Katarzyna Czcińska-Raczkowska. Organizatorem tej corocznej imprezy był animator sportu Krzysztof Sadowski. A teraz o piłce nożnej dziewcząt. W Kurzędniku rozegrano Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS w piłce nożnej dziewcząt. W turnieju finałowym uczestniczyły dwa zespoły ze Szkoły Podstawowej z Dłutowa. Młodsza drużyna, rocznik 2009 i młodsze, zajęła pierwsze miejsce po trzech wygranych meczach i jednym remisie. Starszy zespół, rocznik 2007 i młodsze, po dwóch zwycięstwach, remisie i porażce, zdobyły drugie miejsce. Trenerami zespołu są Krzysztof Sadowski i Zbigniew Cegiełka. Tenis stołowy. Drużynę działdowskiego Dekorglasu czekają w tym tygodniu aż 4 mecze mistrzowskie w Superlidze. We wtorek mecz w Działdowie z Morlinami Ostróda. W środę także w Działdowie spotkanie z Bogorią Grodzisk Mazowiecki. W piątek mecz wyjazdowy w Białymstoku z Doilidami. I w niedzielę ponownie w Działdowie mecz z Gwiazdą Bydgoszcz. Kibiców czekają spore emocje. A teraz o piłce nożnej. W czwartej lidze Polonia Iłowo dość nieoczekiwanie przegrała mecz z ostatnią drużyną tabeli błękitnymi pasem 1-2. Gol dla Polonii padł po strzale samobójczym przy sporym udziale Bartosza Grzeli. W lidze okręgowej Delfin Rybno zremisował w Zwierzewie z Kormoranem 2-2. Gole dla Delfina, Mateusz Zieliński i Mariusz Szatkiewicz. W Działdowie doszło do meczu derbowego naszego powiatu w piłkarskiej klasie A. MKS Działdowo wygrał z Iskrą Narzym 4-1. Gole dla MKS, Michał Dunajski 2, Miłosz Pokropski i Kacper Jackowski po jednym. Jedyną bramkę dla Iskry strzelił Dawid Arczewski. Mecz stał na dobrym poziomie i mógł się podobać licznej widowni. Vel Lidzbark pokonał na własnym boisku Awistę Łążyn 2-0. Gole zdobyli Tomasz Bosakowski i Patryk Gociszewski z karnego. W najbliższą sobotę znowu derby powiatu. Tym razem Iskra Narzym spotka się z Velem Lidzbark. Jeszcze słowo o piłce młodzieżowej. W meczu juniorów młodszych MKS Działdowo pokonał wysoko Grunwald Gierzwał 7-1. Vel Lidzbark przegrał z Czarnymi Rudzienice 1-4, a Polonia Iłowo zremisowała z Delfinem Rydno 4-4. W rozgrywkach trampkarzy w Kra Działdowo wygrała z Grunwaldem Gierzbał 3-0, w innym meczu w Kra przegrała ze Stomilem Olsztyn 2-9, Polonia Iłowo przegrała z Wikielcem 4-9, Iskra Narzym zremisowała z Drzęcą Nowe Miasto 1-1. Delfin Rybno pokonał Wichra Gwiździny 3-1. Akademia Piłkarska Golmania Działdowo pokonała Czarnych Rudzienice 5-1. I na zakończenie przypomnienie o naszym sponsorze.
Z Działdowską Agencją Rozwoju dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom bez opłat i prowizji ze środków Unii Europejskiej rozwiniesz swój biznes, a dzięki bogatej ofercie edukacyjnej potencjał osobowy. Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwia bezpłatne kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, szkole branżowej drugiego stopnia, szkole policealnej, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a także podwyższenie swoich kwalifikacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na kursach językowych i szkoleniach z wielu dziedzin. Zdolną młodzież zachęcamy do aplikowania o stypendium w ramach prowadzonego przez nas już od 20 lat funduszu stypendialnego. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego. I na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z Państwem tradycyjnym. Do usłyszenia i do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Do widzenia.